W dzisiejszym odcinku dlaczego drobny inwestor ma na polskim parkiecie przewagę nad amerykańskimi funduszami? Spodziewany debiut firmy, której logo widzisz częściej niż własną rodzinę. Zdecydowałem się zwiększyć inwestycje w pięć różnych pozycji. Zapraszam na 31. odcinek portfela publicznego kanału Zawód Inwestor. No, cześć. W tej serii słyszymy się po raz 31. A jeżeli faktycznie się słyszymy, to jak zwykle wszyscy jesteśmy o kolejne dwa tygodnie bliżej swoich finansowych, inwestycyjnych celów. Odsetki od obligacji urosły, a spółki w waszych portfelach zdążyły przez ten czas trochę zarobić. Słyszymy się w pierwszy dzień lipca. Statystycznie jest to dobry miesiąc dla akcji. Ja zupełnie oczywiście nie zwracam uwagi na takie rzeczy, inwestując długoterminowo, i nadal będę co miesiąc dokładał do portfela jakąś porcję akcji. Z wykresu, który widzicie, wynika, że w ciągu ostatnich 28 lat statystycznie opłacało się poczekać z gotówką na zakupy do września, ale czy to się sprawdzi i tym razem, no zobaczymy. Ja może też tak do tego podchodzę, bo wiem, że w sierpniu i wrześniu dostanę naprawdę sporo dywidend, więc tak czy inaczej będę miał kapitał na inwestowanie. Chociaż po nagraniu tych słów stwierdziłem, że przecież w Stanach w listopadzie są wybory, a ostatnia debata faworyzuje Donalda Trumpa. Na polskiej giełdzie mogą wrócić obawy o postawę nowego byłego prezydenta w stosunku do wsparcia Ukrainy, bo przynajmniej według słownych deklaracji nie jest fanem pomocy finansowej dla tego kraju. Gdyby to się zmaterializowało, to byłaby dla nas po prostu zła informacja, bo wydaje się, że każdy dolar wydany na podstawianie nogi Rosjanom w tym konflikcie to dolar mniej, który Polska będzie musiała wydać na obronność. Może to być więc faktycznie czas niezłego zamieszania na rynkach, więc podtrzymuję, że będę inwestował regularnie, ale pewnie odłożę sobie trochę więcej gotówki na wypadek jakichś okazji. Standardowo, jeżeli szukacie konta maklerskiego do zakupu akcji ETF-ów, to polecam konto w XTB. Ta firma jest partnerem tego kanału, ale współpracujemy tylko dlatego, że faktycznie uważam to konto za najlepszy wybór dla początkujących. Ze względu na brak prowizji za zakupy i sprzedaż akcji do kwoty 100 000 euro miesięcznego obrotu i darmowe wypłaty dowolnych kwot, link, jak zwykle, zostawiam w opisie. Z góry dzięki za wsparcie. No i szybko poproszę jeszcze o przybicie tutaj 1500 łapek w górę i komentarze. Może ktoś podczas wakacyjnego odpoczynku trafi na ten kanał i we wrześniu wróci z nową energią do działania jakimś konkretnym planem inwestycyjnym. Przechodzimy do rzeczy. Musicie wiedzieć, że doświadczalnie realizuję na tym kanale taką, powiedzmy, automatyczną strategię inwestowania w 25 teoretycznie najlepszych firm z amerykańskiej giełdy. Polega to na ocenie przez program Scrub kilkudziesięciu wskaźników i prognoz dla 100 firm spełniających dosyć restrykcyjne kryteria, a następnie po układaniu tych firm w formie rankingu. Jeden z widzów pod tamtym odcinkiem zapytał, czy dałbym radę zrobić coś takiego dla polskiej giełdy. No i przez ciebie siedziałem kilka godzin i próbowałem napisać taki zestaw reguł, aby jakoś logicznie oceniać te polskie spółki. Faktycznie udało się napisać model scoringowy, który w ciągu ostatnich 10 lat wyrównywał wyniki indeksu S&P 500 przy niestety większej zmienności. No co jest i tak spoko wynikiem, biorąc pod uwagę to, że polska giełda w tym okresie była dużo, dużo słabsza do amerykańskiej. Nie jest to może strategia, którą warto stosować, no ale myślę, że sporo możemy się z tego eksperymentu nauczyć. Model ocenia historyczny wzrost przychodów, zysku operacyjnego, marży operacyjnej i zysku netto na akcję. Dodatkowo sprawdza, czy spółka jest droga czytania względem średniej z ostatnich kilku lat oraz czy jest zdrowa finansowo, czy nie ma nadmiernego zadłużenia. Zauważcie, że nie ma tu żadnych wskaźników dotyczących prognoz. Musicie wiedzieć, że podobna strategia dla amerykańskich spółek ma prawo działać tylko i wyłącznie dlatego, że prognozy wyników spółek są średnią kilkunastu lub kilkudziesięciu analityków, którzy, no, znają się na rzeczy. W Polsce, jak jest jakikolwiek analityk, który zajmuje się spółką i publikuje te analizy, no, to mamy święto. Musiałem więc, niestety, pozbawić mój model całkowicie tego segmentu przyszłych wyników. Najzwyczajniej w świecie musimy to zrobić sami, interesując się spółką, czytając komentarze zarządu do wyników, oglądając wywiady i wszystkie inne dostępne materiały. No i zobaczcie, ranking wygrywa spółka Wotum, czyli kancelaria prawna, która prowadzi większość spraw Frankowiczów przeciwko bankom. No i gdybyśmy przeanalizowali tę sytuację, to faktycznie spółka notowała świetne, rosnące wyniki, zdecydowanie jest tania w stosunku do tych historycznych wyników. No ale zostaje nam to najważniejsze bezcenne pytanie. Co dalej? W tym przypadku żaden model nam tego nie powie, więc albo musimy usiąść i przeanalizować te perspektywy sami, albo zapłacić komuś, kto zrobi to za nas. No ale i tak musimy rozumieć, co się w tej spółce dzieje, żeby podjąć właściwą decyzję. W tej spółce kluczowe pytanie jest zapewne takie, czy nadal będzie w stanie rosnąć, kiedy skończą się sprawy frankowe? I sądząc, po spadającym ostatnio kursie inwestorzy obawiają się, że nie. Ale mnie tu zupełnie nie słuchajcie, bo akurat tą spółką się jakoś specjalnie nigdy nie interesowałem. Dalej mamy Shopper, czyli aplikację pomagającą założyć własny sklep internetowy. Tutaj faktycznie wyniki rosną systematycznie w czasie i spółka wydaje się być warta analizy. Nawet może zacznę sam ją śledzić, chociaż do tej pory pewnie nie zwracałem na nią uwagi, no bo na polskiej giełdzie, akurat dla bezpieczeństwa, zawsze trzymałem się po prostu tych regularnie wypłacających dywidendy podmiotów. Trzecia spółka to Tekst, czyli dawny live chat. Ten przypadek już kiedyś omawiałem. Spółka bardzo dynamicznie rosła, wydaje mi się, że bardzo skorzystała na lockdownie i popularności sprzedaży internetowej, a teraz ma już spore problemy z pozyskiwaniem nowych klientów. Przeczytałem już raport finansowy, który ukazał się w piątek 28 czerwca po sesji i nie ma jakiejś tragedii. Spółka nadal generuje sporo gotówki i powoli rośnie, ale odniosłem wrażenie, że zarząd sam za bardzo nie ma konkretnego pomysłu, jak można by było wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. Oprócz tego spółka faktycznie sama przyznaje, że rozwój sztucznej inteligencji może być dla niej zarówno szansą, jak i zagrożeniem. Ja mówię to z perspektywy kogoś, kto od trzech lat przygląda się tej firmie. Ciekawe, jak kurs zareaguje w poniedziałek. Wy to już wiecie, bo pewnie słuchacie tego materiału podczas poniedziałkowej sesji. Generalnie w raporcie było kilka pozytywnych przesłanek, więc zakładam, że to nieco uspokoi inwestorów, bo ostatnio wyprzedaż na akcjach tekst była aż zaskakująca. Dalej mamy CD-projekt, który dostał maksymalne oceny, jeżeli chodzi o przeszłe wyniki i fundamenty, czyli inaczej bezpieczeństwo finansowe. No, i tutaj też kluczową sprawą jest to, żeby ocenić potencjał tej spółki do zarabiania w przyszłości. Ja niezbyt lubię taki model, że spółka robi produkt raz na parę lat. Wolę bardziej powtarzalne biznesy, ale no rozumiem też ludzi, którzy w CD-projekcie widzą potencjał, bo plany, z tego co wiem, są ambitne, a Cyberpunk'a na szczęście ostatecznie udało się uratować. No i widzicie tutaj też kolejne spółki. Ten ranking jest, wydaje mi się, trochę losowy, bo są to spółki, które faktycznie są dobre. I nie tylko miały dobre wyniki, ale też mają dobre perspektywy, a znowu niektóre firmy mam wrażenie, że znalazły się tu nieco przypadkiem, notując po prostu jeden lepszy okres wynikowy w przeszłości. Ten dosyć nieskomplikowany eksperyment był po to, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że o ile historyczne wyniki i aktualna wycena spółki są ważne i powinny mieć jakąś wagę w waszym mentalnym modelu oceny spółek, to zdecydowanie priorytetową sprawą są perspektywy rozwoju. I żeby inwestować świadomie powinniśmy zdecydowanie wiedzieć, jakie są konkretne plany zarządu dotyczące rozwoju, no i jakie czynniki będą wspierać, a jakie przeszkadzać zyskowności spółki. I teraz tak, do wybierania pojedynczych spółek zdecydowanie trzeba mieć umysł badacza, który lubi dociekać i wiedzieć nie tylko jak coś jest zrobione, ale też to, jak to dokładnie działa i jakie prawa fizyczne czy w przypadku inwestycji statystyczne za tym stoją. Nie każdy człowiek tak ma, i niektórzy lubią po prostu żyć tak na powierzchni i nie dociekać co i dlaczego. To nie jest złe ani dobre, po prostu to jest inny rodzaj osobowości. Jeżeli inwestowanie nie jest czymś, na co chciałbyś czy chciałabyś poświęcać bardzo dużo czasu, to pamiętaj, że nadal możesz to robić pasywnie, chociażby przez ETF na akcje z całego świata i USQ i obligacje skarbu państwa indeksowane inflacją, chociażby te EDO. Z innych kiełdowych spraw, które napawają mnie ostrożnym optymizmem co do przyszłości nie tyle notowań, co samego rynku kapitałowego w Polsce, są zapowiadany debiut spółki Mencen i prognozowany debiut żabki. Nie chodzi tu o atrakcyjność samych zakupów, bo ja raczej nie biorę udziału w IPO ze względu na to, że nie lubię inwestować w atmosferze takiego hypu, która jest stworzona oczywiście po to, aby ostateczna wycena spółki była jak najwyższa. Chodzi tu bardziej o to, że to będą dwa dosyć medialne debiuty. Pierwszy jest dosyć głośny na polskim podwórku, bo to firma znanego polityka, a w drugi niewątpliwie będzie zaangażowane również wiele zagranicznych instytucji. Podejrzewam, że ta żabka będzie po prostu droga i że jest sprzedawana w momencie, kiedy ciężko już bardziej rozwinąć tę sieć w Polsce, ale obecność na giełdzie sklepu, który widzimy na każdej ulicy, może przyciągnąć lub zainteresować rynkiem kapitałowym osoby, które wcześniej zupełnie nic o tym nie wiedziały. Spoko by oczywiście było, gdyby ten debiut żabki był udany, to znaczy cena akcji przynajmniej przez jakiś czas rosła, bo to byłaby jeszcze lepsza reklama. Nie ma chyba większej siły przyciągania nowych inwestorów na giełdę, niż Twój kolega z pracy spamujący ci screenami, jak zarobił 15 zł na giełdzie. Po prostu sam zaczynasz się tym naturalnie interesować, żeby nie być gorszy. Przechodzimy do zakupów, tym razem będzie kilka pozycji, bo nie byłem do końca przekonany do jednej konkretnej spółki. Po około 1000 zł wydałem na akcje Mobruku, Asbisu, Aseko SEE i ETF-u na SWIG 80. A dodatkowo za dywidendę z XTB kupiłem 23 akcje XTB na koncie Ike po 71,92 zł. Dało to kwotę nieco ponad 5,5 tysiąca wpłat. A zakupione spółki no to po prostu powiększanie pozycji, które kiedyś wybrałem do tego portfela i nadal widzę w nich długoterminowy potencjał a przy okazji już jakieś pierwsze kroki do budowania większych wpływów z dywidend w przyszłym roku. Zerknijmy teraz na wyniki portfela publicznego. No i to już jest kolejny odcinek z rzędu, w którym nominalny zysk portfela wzrósł i wynosi już aż 30 tysięcy złotych. Całkowita wartość tego projektu to 190 tysięcy złotych, a jego stopa zwrotu ważona czasem inwestycji to 30%. Przypomnę, że pomysł na portfel publiczny realizuję od 14 miesięcy. Głównym założeniem było tutaj zebranie miliona złotych w ciągu 7 lat, próbując zwiększać zarobki, oszczędzając i inwestując. W momencie, w którym skończę ten projekt, pewnie zacznę po prostu kolejny, indeksy będą pewnie wtedy dużo wyżej, ludzie dalej będą pisać, że teraz to już na 100% musi spaść i że nie opłaca się zaczynać, tak jak piszą czasami teraz, pisali rok temu i Pisali pięć lat temu, kiedy sam zaczynałem, a ja postaram się udowodnić, że nadal da się długoterminowo zarabiać, realizując długoterminowe spokojne strategie. Ten rok już jest dużo bardziej obfity w dywidendy, a portfel publiczny mm, zebrał już z tego tytułu 3700 zł. No i postaramy się, żeby ta kwota rok do roku rosła za sprawą dopłat i wybierania spółek, które mają szansę zarabiać coraz więcej i zwiększać kwoty wypłacanych dywidend. Ostatnio dodane zostały dywidendy z Aseco Polska, Banku Handlowego, Asbisu i Aseco SEE. Wszystkie po kilkaset złotych. Największą w tym roku pozostanie dywidenda z XTB w wysokości 1700 zł. No, już w tej kategorii zaczynamy się rozpędzać, bo pewnie w tym roku uzbiera się w sumie z 4,5 tysiąca zł dywidend, a to już jest naprawdę solidna kwota na kolejne zakupy. Pozostałe statystyki wyglądają następująco. Do portfela dopłaciłem 160 tysięcy zł, a jego wartość to 190 tysięcy. Ostatnio z tygodnia na tydzień ta zielona linia oddala się od niebieskiej, budując coraz większą fosę bezpieczeństwa na wypadek większych spadków. Potwierdziło się to, że dziewiąty miesiąc rzędu okazał się zyskowny. Takiej serii jeszcze chyba nie miałem i jestem ciekawy, czy uda się jeszcze to trochę pociągnąć. Jeżeli chodzi o porównanie z benchmarkami, to trwa ciężka walka z indeksem SP500. W tamtym odcinku delikatnie przegrywaliśmy, teraz delikatnie wygrywamy. Swoich szans upatruję w tym, że główne konie pociągowe amerykańskich indeksów są już po prostu dosyć drogie, a z gospodarki w Stanach spływają nieco gorsze od oczekiwań dane, co może zacząć obniżać rentowności amerykańskich obligacji, a więc pchać w górę cenę największej obecnie pozycji w tym portfelu, czyli ETF-u DTLA właśnie na amerykańskie obligacje długoterminowe. Dzisiaj był taki nieco krótszy odcinek, żebym zdążył go zmontować przed wyjazdem na krótki, o dziwo zasłużony urlop. Też sobie odpocznijcie, najlepiej od sprawdzania notowań, od wiedzy giełdowej niekoniecznie, bo ja na przykład jestem człowiekiem, który relaksuje się słuchając podcastów finansowych, ale może po prostu jestem dziwny. Cześć!